37 lat pozostaje symbolem mediów na Litwie. Łączył polskie, litewskie i rosyjskie media. W 1991 roku, gdy kraj dążył do niepodległości, został zaatakowany i przyjęty przez sowieckich żołnierzy. Dom Prasy w Wilnie jest świadkiem najnowszej historii litewskiej stolicy. Łączy ludzi i czasy, współczesne i te, gdy Litwa była jeszcze sowiecką. O tym, jak się zmienili Polacy, polskie media i Dom Prasy, rozmawiamy ze Zbigniewem Balcewiczem, redaktorem naczelnym Czerwonego Sztandaru i następnie Kuriera Wileńskiego, oraz Renatą Widtmann, znaną polską dziennikarką na Litwie. Panie Zbigniewie, kiedy pan rozpoczął swoją pracę jako dziennikarz? I w 1988 roku zaproponowano mi stanowisko redaktora naczelnego ówczesnego Czerwonego Sztandaru. No nie byłem dziennikarzem oczywiście, nie miałem przygotowania takiego, ale dziennikarka nie byłaby obca z tego względu, że ucząc się już w szkole pedagogicznej i później współpracowałem właśnie z tą gazetą i redakcja była duża. W moim czasie już nie było tej cenzury. Kim byli dziennikarze, którzy tworzyli gazetę? To byli przede wszystkim była zdolna młodzież, która kończyła kiedyś Wileński Instytut Pedagogiczny, polonistyka przeważnie byli po polonistyce. Jakim było polskie społeczeństwo w 1988 roku? W tym 1988 roku już wrzało. Był pierwszy zjazd Sajudisu, były rozkolysane uczucia i nastroje. Świadczyło o tym rzeczywiście, społeczność polska była niejednolita, była podzielona. W latach 90 roku, przy ogłaszając niepodległość, była część taka proorientacji na wschód i była część orientacji żeby tutaj na Litwie sprawy te załatwiać. Minęło już ponad 30 lat od chwili, gdy objął pan posadę redaktora naczelnego Czerwonego Sztandara. Jak się zmieniły media? Treść i forma jest zupełnie inna. Z całego tego, co się tam na przykład wydarzyło, to wybiera się jakiś tam taki moment czasem zupełnie nieznaczący i nieglówny, a żeby przyciągnąć uwagę czytelnika czy widza. Media się zmieniły, a Polacy na Litwie? Teraz więcej takiej entuzjazmu, jakichś nadziei, jakichś takich, że tu wszystko można zrobić. Została tam przyjęta ta ustawa o pisowni nazwisk. Renata Widtmann, znana polska dziennikarka z Litwy, swoją karierę rozpoczęła w polskiej redakcji Litewskiego Radia Publicznego. Następnie kontynuowała w Radiu Znad Wilii. Dziennikarką, jak mówi sama, została przez przypadek. Miałam przyjaciółkę, którą siedziałyśmy w jednej ławce od pierwszych klas szkoły i postanowiłyśmy, że chcemy razem gdzieś pójść, wybrać się też na studia, żeby nas życie tak nie rozłączyło. Tak się złożyło, że koleżanka nie dostała się na te studia, ja się dostałam, tam dość konkurs był wysoki. Pani redaktor, co najbardziej pani się wryło w pamięć w tamtych czasach? Ja pamiętam swój pierwszy wywiad, który robiłam wtedy właśnie pracując w redakcji Polskiej Litewskiego Radia. Na pamięć uczyłam się wszystkie pytania. Bardzo, bardzo się stresowałam tym wywiadem. Pani redaktor, jakie były polskie media na Litwie w tamtym okresie? Wyglądała skromnie, bo były audycje w języku polskim właśnie w radiu litewskim i programy w języku polskim w telewizji litewskiej, publicznej telewizji i był Czerwony Sztandar, a później Kurier Wileński. Później już wraz z uzyskaniem niepodległości na Litwie posypała się jak grzyby po deszczu wszystkie inne i media, i tygodniki, i miesięczniki, i magazyny, i Radio Znad Wilii też, pierwsze prywatne polskie radio. Tak było na początku, gdy Litwa odzyskała niepodległość. A jak jest teraz? Teraz, kiedy każdy prawie, że może czuć się redaktorem czy dziennikarzem i może wkładać dużo informacji, jest to może informacji i nie zawsze człowiek ma czas, żeby weryfikować, to też podważyło znaczenie i jakość tych dziennikarzy zawodowych, bo wszyscy raptem się wyrównali. Teraz jest gonitwa, tylko jest kwestia czasu, żeby jak najszybciej trafić, coś zamieścić w mediach, niekoniecznie najlepszej jakości, i też no, sensacyjne. No, więcej jest takich tytułów sensacyjnych, za którymi niekoniecznie już kryje się taka równie sensacyjna treść. Jacy byli wówczas Polacy? No, Polacy zawsze starali się pielęgnować swoją kulturę, swój język. Czym polskie społeczeństwo na Litwie interesuje się obecnie? No zawsze są ważne sprawy oświatowe, zawsze są ważne sprawy polityczne. No. Jesteśmy w Domu Prasy. Jak się zmienił w porównaniu do tej chwili, gdy Pani po raz pierwszy przekroczyła jego progi? Nazwa Domu Prasy polegała też na tym, że to były redakcje mediów najróżniejszych, dzienników, gazet różnojęzycznych. Tu miała siedzibę Kuriera Wileńskiego, Czerwonego Sztandaru, później Kuriera Wileńskiego, ale też innych. Ja pamiętam, że na tym piętrze, gdzie obecnie się znajduje Radio Znad Wilii, my mieliśmy tutaj 3 rozgłośnie prywatne, MBNAS i Radio Centras. I każdy miał swoje jakieś tam 2 pokoiki, a studio emisyjne, i w korytarzu spotykaliśmy się z redakcjami, bardzo my się przyjaźnili. Widocznie też czasami takie psikusy robiliśmy sobie, na przykład redaktorzy domawiali się, że w pewnej godzinie puszczą tę samą piosenkę. W 3 radiach leciała na przykład ta sama piosenka. W Radiu Znad Wilii, Radio Centras i MBNAS. Słuchacz, który przeszukiwał na przykład, czy akurat szukał jakiejś stacji, to mógł być bardzo zdziwiony, że wszędzie leci ta sama piosenka.